Siema. Słuchaj, tam. Dzisiaj ja sam w składzie jak na razie. Wita się z wami Motokot Hashtag 1 w tym odcineczku. Trzeba przygotować materiały do dzisiejszego odcinka. Co przygotować? Auto. Trzeba przygotować pewne trybiki. No i w końcu spełnimy to, o czym wszyscy pisali. Dobra, może nie wszyscy, ale pojawił się kiedyś taki pomysł z naszej strony. Później on w komentarzach był poruszany i tak dalej. Więc dzisiaj do tego przejdziemy. A jakim sprzętem? No to patrzcie na to. W sumie nie będę mówił jakim sprzętem, bo widzieliście to po miniaturce. Więc po prostu odpalmy i sprawdźmy, jak to lata. Zastrzała pali, zastrzała. Tak ostro człowiek dawał, że panewa w nogach wylądowała. Kolejnym elementem potrzebnym do dzisiejszej układanki jest to. I to są w ogóle tryby z kosiarki, czajcie? Dobra pany, po rozebraniu tego wyszło tak, że otwór w kółku jest za mały. No i temat jest taki, że to musimy powiększyć, żeby te kółko jedno sobie elegancko tutaj pyk, przykręcić i tyle. I będziemy kminili tylko nad drugim kółkiem tutaj z góry, jak je dostosować, żeby kręciło tą kolumną kierowniczą. The next day. Kolejny dzień, kolejne wyzwania i kolejny członek ze mną jest Kamerun. Cześć. Lecimy do tokarza właśnie, bo tokarz nam robił takie, zapomniałem o tym powiedzieć wczoraj, ale tokarz robi nam taki jakby mechanizm, coś tam ogarnia, żeby te trybiki ze sobą były jakoś tam połączone. Bo to chodzi o to, że tak, to wkręcimy gówno, założymy blaszkę, która będzie miała otwór idealny na to i na to, że takie jakby o takim odstępie jak te wałki będą. W sumie co ja będę mówił? Przechodzimy do BM-y. Musimy zrobić blachę łączącą te dwa tryby, w sensie te dwa wałki ze sobą. Nie do końca jestem w stanie sobie jeszcze wyobrazić, ale... Jak to? No to blachę, jakby jak ona tam... No, zwykła blacha, z dwoma otworami. Jeden trybik tak, drugi trybik tak. To na górę. Tu dwie dziurki i mamy. Chłopca nożem blachę nie ty. Tak trzeba. To nakładamy, to nakładamy. Jesteś gotowy? Poczekajmy jeszcze chwilkę. Dobra. Po prostu będę robił to bardzo powoli. I co ty na to? Działa. Ja pierdzielę. Działa ty. Trwałe. Można chłostać. Można kopać, można rzucać. Naprawdę mało góra dół lata. Także kurde, jestem z siebie zadowolony, jest okej. Okay. Tylko jeszcze tutaj trzeba troszkę poprawić te spady. Wiesz? Tak bym to zrobił. Śmiało. Poprawimy je i można kurde powolutku już tutaj coś tutaj tamtego bugu. Tak dawno kurcze kminiliśmy zrobić odwrócone sterowanie, człowieku, i w końcu jest. I zobacz, zabieraliśmy się za to. Człowieku, tryby na Allegro 40 zł, u pana tokarza 7 dyszek zostawione, człowieku. Chwila, moment roboty i będzie odwrócone sterowanie. Właśnie to jest najfajniejsze w tym, że człowieku nie wiesz czego się spodziewać. W sensie wsiadasz i nawet wiesz, okej, dobra, odwrócone sterowanie. Ale jechałeś kiedyś na rowerze z odwróconym sterowaniem? Nie. Ale... Ja jechałem na rowerze kiedyś. Człowieku, to w ogóle błędnik szaleje, nie? To jest coś takiego, że wiesz, jakby naturalne, że bujasz się, a jednak tą kierownicą próbujesz machać. I człowieku, wiesz, skręcasz, no nie da się po prostu jechać. Trzeba mega jakby, wiesz, oszukać błędnik. I myślę, że tutaj może być tak samo, nie? Jak człowiek taki skupiony na tej robocie, to człowieku jest taki cichy. Ale jak już jest człowieku świadkiem, człowieku, tej roboty, człowieku, to człowieku już jest tak mega, mega fajnie. Człowieku. Żydynks? Zrobiliśmy to. Jest Żydynks? Zrobiliśmy już to prawie. Źle nie będzie. Dobrze też chyba nie. Ale nie najgorzej. Bo coś nie coś wyszło. Mam nadzieję, że będzie sztywno. Sztywniutko. Patrz, człowieku, poheftane i ostatny, człowieku, do kręcenia. W końcu mamy to, czego chcieliśmy. Patrz, co zrobiłem. Patrz, uszczelnienie i walimy smaru tutaj. Na pewno nie. Będzie, człowieku, o tego. Normalnie to wotu tutaj napieprzymy, chłopie. O, to będzie kurde... To już wszystko, więc czas już. Już czas.
Pany, odwrócone sterowanie mamy już zrobione. Elegancko wszystko śmiga, ale zanim przejdziemy do jeżdżenia, chcielibyśmy wam powiedzieć, że na przykład to BMW, mimo że ma odwrócone sterowanie, to wciąż jest autem zarejestrowanym, ma aktualne ubezpieczenie OC i to ubezpieczenie OC musi mieć. No i tak jest właśnie z OC, które warto po prostu sobie kupić tanio. Tak jak na przykład z tą BMW-ką. Wbijamy w link w opisie i robimy elegancką kalkulację na OC. mubi.pl/motokoty pyk BMW seria 3 benzyna. Kalkulujemy. 31 ofert mamy, zaskoczenie, bo najniższa oferta to jest 400 na tą BMW-kę. Człowieku, 400 bez cashbacku, więc bierzesz jeszcze 150 zł, to wychodzi do 250 zł za rok. Wbijajcie człowieku w linki w opisie, korzystajcie, róbcie kalkulacje na swoje auto i sprawdźcie, czy nie przepłacacie. No i oczywiście bierzcie ten cashback 150 zł, bo się po prostu opłaca. Przechodzimy do odcinka. O kurde, działa! Patrz, w lewo kręcę, jadę w prawo, ty! O kurna, ty! Żeby nie zrobić... No właśnie o to chodzi. ...podnego kurna czegoś. Najgorsze jest to, że wiesz, że masz pewne odczucia, no nie? W sensie takie... że nawyk taki, tak? Że... Tak, i patrz, chcemy skręcić w lewo i patrz. Ja pierdzielę, człowieku, jakie to jest głupie! O kurna, ty! Właśnie to jest najgorsze, co nie? Że... Ale tu wiesz, jeździsz tyle lat już! O kurna, najgorzej, jak musisz szybko jechać. Aha. W ogóle jak pojedziemy na tor, albo coś, to zrobimy jakoś czasówę, nie? No tak. Bo to jest, człowieku, tak, że się gubisz masakrycznie. Nie wiadomo, co robić. I patrz! Człowieku! No właśnie widziałem, że chciałeś dokręcić, a odwijałeś. W ogóle jaki mindfuck, nie? Gubi się, kurde, chłop. No weź się, nie gub. Zaraz się przyjedziesz, to zobaczysz. Teraz. Ej! Widzę, że jak lecisz bokiem, nie dasz rady tego sterować w ogóle. Nie? Nie ma kurna szans. Kurna. No i was, człowieku! Ale to jest gówno! Ja pierdzielę, nie da się tym jeździć! Chodź teraz. No i weź się odbij! Lecimy tu bokiem. Shift lock, patrz. To jest za mocne. Naprawdę, taki mindfuck, jakiego jeszcze nie miałem. Chore. Ale kiera się nawet nie odbija w ten, ale nie no. I co, nie w tą stronę? No nie. I weź kurna odbij szybko, nie? Kurwa. Nie wiem jak. Dobry, kurwa. Dobry. Cześć, Kamerun jestem. To są dzisiaj nasze uczestniki challenge. Nie wiedzą w ogóle co i jak. Tak. Ja to nie wiem co i jak. Ale będzie, wiecie, pieniążek do zgarnięcia. To mi coś nada. To będzie, skręcał w prawo, a auto będzie jechało w lewo. Nie ma luzu. Ale po co? Ale co, ciągasz tak za kierownicę czy kręcisz? Masz to w Polsce? Ja pierdzielę, co to jest? Daję! Spalimy nim gumę na dachu, ale to później. Co już obczajasz? Nic, bo już wiem, co tu jest zrobione. Widzę, że gdzieś kurwa. Ale wiesz co, powiem ci tak. To, że wiesz, co jest zrobione, to i tak ci nic nie da. Się będzie działo. To i tak ci nic nie da. Czemu nie? No zobaczysz. Idziemy pana kolejnego. Dzień dobry pana. Wszystko działa normalnie. Ejko? Tak. No kiera ma trochę luzy, ale nie wnikaj. Czegoś się już zaczyna spodziewać. Ej, no słuchajcie, jest totalnie coś tutaj jest. Nie, mózg mówi co innego. To jest niebezpieczne. Jak tam? Nie wiem, jak to opisać. Mocno zęb, nie? Nie co innego. Mózg, może trzeba wyłączyć mózg totalnie w tym momencie.
ekstremalnie niebezpieczne. Tyle mogę zarekomendować. Hops! Hops! Nie, no posrane to jest... Koło dokręca, nie? Zamiast no, tak. Dokręca koło. To jest posrane. Jakby, jak jeszcze lecisz normalnie, to jeszcze tak wiesz, pamiętasz o tym i tak dalej, nie? Tak się wspomnisz. Ale jedziesz i tak się telepisz cały, wiesz, nie chcesz skręcić nie w tę stronę, nie? Nie pojechałbym, siadaj, nie pojechałbym. Ej, to nie poszło długo, zobaczcie, to nie poszło długo, nie? Pani, widziałeś, skręcą w lewo. Złoto, zajebiście się tym jeździ, już to lubię. Ej, ale już widziałem, chyba byłeś najbliżej krzaków. Tutaj, no. Już mówię, napędziłem się i nagle mózg mi przestał działać. Czekaj, aż walnę ja rundkę. Zobaczę, czy nie zapomniałem od wczoraj. Dobrze, że się przejechaliście, bo to już raczej koniec będzie, nie? Ej, coś tam idzie. Pierdziele. No, już. Ja myślę, że najlepiej by sobie z tym radziła osoba, która nigdy w życiu samochodu. Ej, kurde, nawet coś mi wyszło. No, trochę się wczułeś. No, majster, dawaj. Amortyzator? Nie. Nie. Żygzaczkiem, na spokojnie. I w krzaki, standardowo. Każdy, kto chce zakręcić bączka, w krzaki, nie? Jak? Ale to. Słuchajcie, jest taki temat. Dzisiaj zagracie sobie po dwie słupki. Tak po prostu. Tak na zachętkę. I słuchajcie, temat jest taki. Zrobimy slalom, no i będziecie po prostu konkurować, kto szybciej go przyjedzie. Dwie osoby, które będą miały najszybszy czas, przychodzą do konkurencji 8. Właśnie, a może przedstawimy konkurentów tutaj. Szymon to jest drifter, tylko że on czeka akurat na driftówę i spory czas nie jeździł. Olaf to jest chłop, który ma driftówę, ale po prostu też długi czas nie jeździł. Tu jest chłop wyszkolony na symku, a tutaj jest chłop, który ma gruza od miesiąca i nim jeździ, no nie? Także można powiedzieć, poziomy są mocno zróżnicowane. Ale każdy jest zaznajomiony przynajmniej tak. Z driftem. Rozkładamy tor i przechodzimy do trenu. Konkurencja jest dość prosta, za jakieś tam dotknięcie opony nie ma punktów ujemnych, ale jeśli uczestnicy zabiorą oponę ze sobą, to wtedy jest dyskwalifikacja. No i kolejny temat jest taki, że dwóch uczestników, którzy wygrają tą konkurencję, czyli zrobią slalom w najkrótszym czasie, przechodzą do drugiej konkurencji, którą jest 8. Czyli tak, uczestnicy mają dwa przejazdy, czyli 1-1-1, 1-1-1-1. Tak. Do biegu, gotowi, wjazda! Nie w tą stronę. On ma czas. Jak przyjedzie, on ma to czas. Zasłady, to... Kurwa, ja pierdzielę ty! O nie! No nie takie to proste, kurde. To wasz ostatni slalom, ostatnie podejście, także teraz się postarajcie. O, idzie w tą stronę. O, nie. Aj. Ja pierdzielę. Jak czas? 30-33. No, poprawił. I
Jaki? 25-28. Chyba. No, na razie gratulacje. Skupienie było. Patrzcie, w Need for Speedzie laska idzie. Ej, szybko ruszył. Oj, coś obstawiam z 23? O tak, 23,90. Nice. Można powiedzieć, mamy tutaj dwójkę finalistów, chyba że... Trzeba go rozprosić jakieś. Ale święty jest. Dobry start. Czekaj. Kto przychodzi do finału? Tyle miał. Kuba? Powił, co? Czy nie? Chyba tak. Właśnie trzeba sprawdzić trzeba sprawdzić. Na aparacie. Różnica była znikoma. To w sumie nie taka znikoma. No ale w skali jakby tutaj towarzystwa to była znikoma. Nie, no już było blisko. Były bardzo blisko. Były bardzo podobne wyniki. I do finału przychodzi Maciek. Ja. I druga osoba to... Prawie jedną sekundę cię powiódł. Dziękuję, dziękuję. Ej, ale rywalizacja była zacięta i nie spodziewałem się, że dwaj drifterzy odpadną. No tak, więc tak. Teraz dwóch niedrifterów będzie walczyło w konkurencji driftowej. Ej, to jest mocna rzecz. Ej, ale możemy mieć pilota? Możecie. Jak to Rafał obok. Moje przemyślenia na ten temat są takie, że jakby wy po prostu tak już macie wyczute, wiesz, drift auta i jakby wyczute skręcanie kierą, że ciężko się tego pozbyć, nie? Możemy to tak tłumaczyć. Gratuluję. Dali nam wygrać i tyle. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Przechodzimy do ósemeczki. Temat jest taki, że musicie się zmieścić między tymi czterema punktami. Tutaj po środku ma być przykładka. W sensie możecie ją zrobić nawet wcześniej, ale cały czas musicie lecieć bokiem. Po prostu nie ma czegoś takiego, że odprostujecie, no nie? Mamy tutaj jednego driftera, mamy tutaj drugiego driftera, oni będą nam w komisji, będą nam pomagać jakby, wiesz, oceniać. Oby skidu to helikopter z Passata. Ale już jest skupiający się robi, nie? Nie, no musicie zrobić, ewentualnie możemy zasady zmienić, że kto dotknie opon, ten dyskwalifikacja. No bo kurde, ja już jestem poirytowany poprawianiem po was. Albo zrobicie to, albo kurde nie ma kasy! Nie, zrobimy tak. Każdy z was będzie miał przejazdu 4 minuty i ocenimy wasze przejazdy tutaj z komisją drifterską. I kto zrobi lepiej, komu wyjdzie lepsza ósemka, no, ten wygrywa. Taki w k***e zaczynasz. Tak jest. Nie mogę. A ten już nie wiem, już się zamulił chłop, nie? Musimy jakoś zmienić zasady, bo to jest po prostu tak ciężkie do ogarnięcia. To tak jakby kogoś nauczyć driftować bez kitów w jeden cień. To jest nawet nie, to jest, nawet nie wiem do czego to porównać. To jest po prostu surrealistyczne. No tak. Kółeczko robić i jest gites, nie? A chcesz zrobić tą przekładkę, już się przełoży, to albo ci fura skiśnie, albo coś innego. No masakra jest, nie? O, patrzcie, helikopter z Passata. Żeby nie skisła, kurna. Ciężko. Jest walka, ale ciężko jest, no. Miałeś kilka momentów takich całkiem okej, ale zobaczymy, jak kapuła sobie poradzi.
prawie ściąga. Ale ładnie już, teraz nie rozjeżdżał, bo za bardzo. Tak. Tak bardzo się wczułeś, że człowieku, no nagroda jak nikomu należy się tobie. Gratulacje! Gratulacje, człowieku! Ja się jestem tak załamany jestem, że... No nie ma się wreszcie. Ale patrz jaki zmęczony już, nie? No człowieku, ale kółka fajna! Ale ładnie, ładnie, no. Nie mam kwitu, masz stówę? No tak, daj, zaraz mam oddać, dwie tak? Stóweczki. Poza kamerami mam oddać, tak? Generalnie gratulacje, dwie stóweczki w twoje ręce. Dziękuję bardzo. Ładnie to ogarnąłeś. Ale wiesz co, jeszcze mam ochotę zrobić? Nie. Spalić katem na dachu. Dobra koty, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to łapa w górę, sub i oczywiście wbijajcie na naszego Insta, no i skomentujcie co możemy następnego zrobić. Pozdro, trzymajcie się, elo!